Cześć Piotrek. Cześć. Cześć. Opowiedz nam trochę, co dzisiaj będziemy robili. No właśnie jedziemy na ewangelizację. Przed nami długa droga, ale mam nadzieję błogosławiona droga. Przed nami wiele przygód, spotkamy się za jakiś czas z ludźmi twarzą w twarz, którzy mam nadzieję potrzebują zbawienia, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Newry, Belfast, jutro Dublin, Glendalough i tam, gdzie nas Pan poprowadzi. A jak się czujesz? Jestem podekscytowany. Cześć Dawid. Cześć. Jak się czujesz? Fajnie się czuję. Trochę jestem lekko podstresowany, podekscytowany, dlatego że przed nami kolejna misja. Jedziemy do ludzi, aby głosić im Ewangelię i chcemy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o Panu Bogu, dowiedziało się, jaka jest historia Kościoła i dowiedziało się, co tak naprawdę dla nas znaczy Jezus Chrystus, Pan Bóg. Panie. Cześć Simon! No, cześć. Jak ty się czujesz? Ja również czuję się podekscytowany, a zarazem i lekko zestresowany. No, cieszę się, że jedziemy dzisiaj na taką misję i że będziemy mogli głosić Słowo Boże. No, i myślę, że z Bożą pomocą jesteśmy w stanie naprawdę dużo uczynić. Fajnie, jasne, super. Jedziemy. Welcome to Island! Witamy Was tymi słowami, gdyż obecnie znajdujemy się w miejscu, gdzie cały rok jest zielono. Zielona wyspa, tak ją nazwano, Irlandia. Zielone łąki i soczysta trawa kojarzy nam się zawsze z psalmem 23. Jest to psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na pastwiskach zielonych. Prowadzi mi nad wody, gdzie mogę odpocząć. Również i tym fragmentem chcemy Was przywitać. To właśnie tutaj, w tym miejscu, razem z nami, przeżyjecie kolejną przygodę, która stanie się, mamy nadzieję, częścią Waszego życia. Chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć Wam szerzej, kto, kiedy i w jaki sposób przyniósł dobrą nowinę do Irlandii. Oraz posłuchamy, w jaki sposób miejscowa ludność wyznaje wiarę w Boga. Ten program jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy! Święty Patryk, bo o nim dzisiaj będzie mowa, jest obok świętego Mikołaja i świętego Walentego najpopularniejszym świętym na świecie. Wszędzie tam, gdzie mieszkają Irlandczycy i nie tylko tam, czci się jego pamięć powszechną zabawą. Tradycją stały się już 17 marca organizowane z tej okazji parady uliczne. Zresztą, jak głosi popularne powiedzenie, w dniu jego święta everyone is Irish. A o tym, jak mniej więcej przedstawiała się historia jego życia. Dawid, kim był święty Patryk? Oto kim był i gdzie się urodził, do dzisiaj historycy toczą spory. Ale tak naprawdę, kim był święty Patryk i dlaczego był tak ważną postacią dla narodu irlandzkiego, także dla kościoła w Irlandii, należałoby sięgnąć do źródeł historii. I wiemy, że święty Patryk urodził się około 385 roku, niektórzy uważają około 386 roku. I w wieku około 16 lat został uprowadzony do Irlandii, gdzie pracował jako pasterz przy wypasie owiec. Następnie udało mu się uciec z Irlandii i powrócić do ojczyzny. Wiemy, że urodził się na terenie dzisiejszej Walii lub, jak niektórzy historycy sądzą, na terenie zachodniego wybrzeża Brytanii. I co ciekawe, będąc tutaj w Irlandii, pracując jako niewolnik przez około 6 lat, poznał tutejszy język, tutejszą kulturę, co później pomogło mu w niesieniu Ewangelii na tych terenach. Ale wiemy też, że powstało na jego temat wiele legend i historii, które tak naprawdę powstały w późnym średniowieczu. Na przykład to, że uwolnił Irlandię od plagi węży, to, że wzbudzał martwych do życia, a także to, że został poświęcony przez samego papieża i wysłany jako biskup do Irlandii w celu ewangelizacji. I nawet data jego śmierci jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii Irlandii.
ale z tego co wiemy, to przetrwał jego pisma, czyli wyznanie i list do Korytyka, o którym mówi o sobie jako człowieku bardzo skromnym, człowieku, który nawet jest niedouczony, nawet człowieku, który jest człowiekiem grzesznym. I potwierdził w tych listach, że jego celem jest właśnie chrystianizacja, jego celem jest ewangelizacja i jego celem jest właśnie udanie się do Irlandii, aby tam zwiastować Ewangelię. I jego odpowiednie podejście do ludzi, zaznajomienie się z kulturą, a także język pomogło mu zyskać życzliwość ludzi w Irlandii. Święty Patryk był patronem Irlandii. Jest on narodowym świętym Irlandii. Co on uczynił dla Irlandii? Przypuszczam, że wypędził węże, ale banki przyjęły je z powrotem. Przez to mamy obecnie ogromne problemy ekonomiczne. Ale był młodym chłopakiem, wyjechał, spotkał Boga w innym kraju i wrócił z powrotem. I wypędził węże i widzimy go jako narodowego patrona. Święty Patryk jest patronem Irlandii. Jak przypuszczam, wszyscy wierzymy, że wypędził węże stąd i przyniósł katolicką religię tutaj i nauczał wszystkich o Jezusie i o Bogu. Jest patronem. Przyniósł chrześcijaństwo do Irlandii. Co on uczynił, że został świętym? Dlaczego był świętym? Ponieważ miał wielką wiarę w Boga i praktykował tę religię. Był misjonarzem w Irlandii, gdzie nie było wiary tutaj, w czasach niechrześcijańskich. Czy każdy może być świętym? Każdy powinien mieć wiarę. To nie czyni go świętym. Kim był święty Patryk? Kim on był? Tak, nie wiem. Czy słyszała pani, że Patryk przyniósł chrześcijaństwo do Irlandii? Tak, tak. Zazwyczaj ludzie mówią, że Patryk to święty człowiek. Tak, to święty człowiek. Właściwie to był, bo umarł już. A ja mieszkam w Slane. A on przybył na wzgórze Slane wiele lat temu. Rozpalił ogień. To tyle mogę powiedzieć. Czy to prawda, Dawid, że Patryk ewangelizując i nauczając opierał swą wiedzę na Ewangelii, a odrzucał tradycję Kościoła Powszechnego? Tak, tutaj ciekawostka. Są mocne dowody na to, że święty Patryk przestrzegał biblijnego dekalogu, m.in. świętował sabat, czcił osoby dorosłe, a także osoby duchowne zawierały związki małżeńskie. Co przecież wiadomo jest nie do zaakceptowania dzisiaj w Kościele Powszechnym, gdzie wiemy, że świętym dniem jest niedziela i osoby duchowne ślubują celibat. Jest możliwe, że Patryk nauczał w Irlandii zasad wiary, które obecnie różnią się od Kościoła Powszechnego, między innymi czwartego przykazania święcenia szabatu. A to jest dobre pytanie, Piotrek. Odpowiedź na nie można znaleźć w historii Kościoła celtyckiego w Brytanii, a także w wczesnośredniowiecznej historii Kościoła irlandzkiego i angielskiego. I tak, we wczesnym średniowieczu na terenie Irlandii powstał Kościół iryjski, lub inaczej tak nazywany Kościołem iroszkockim, który charakteryzował się własnym rytmem opartym na monoscetyzmie. I społeczeństwo ogólnie Irlandii było społeczeństwem klanowym. Nie istniały ośrodki miejskie, a król tak naprawdę miał tylko władzę symboliczną. To jakby sprzyjało także chrystianizacji tych terenów. I przeważającą część społeczeństwa to byli ludzie wolni. Życie kościelne rozwijało się wokół małych kościołów i klasztorów męsko-żeńskich, gdzie prowadzono rozwiniętą działalność misyjną, a także naukową. Przyczyną odrębności kościoła iryjskiego, katolickiego wynikała też z sytuacji politycznej. Wiemy, że z czasem do kościoła zaczęła wchodzić tak zwana tradycja. I ta tradycja powodowała, że zaczęły jakby powstawać nowe nauki teologiczne. A tak naprawdę wszystko zmieniło się w okresie
kiedy cesarz Konstanty wprowadził tak zwany edykt o tolerancji. Ówczesny Kościół zaczął wprowadzać zmiany, które były jakby podyktowane ówczesną sytuacją polityczną. I trzeba pamiętać o tym, że od wprowadzenia edyktu o tolerancji wiary, tak zwany edykt mediolański przez Konstantyna Wielkiego, nastąpiły ogromne zmiany teologiczne w Kościele. I tradycja, często mająca swoje źródła w rzymskiej kulturze pogańskiej, zaczęła jakby wypierać Słowo Boże. I jednym z dowodów na te negatywne zmiany był nakaz cesarza Konstantyna Wielkiego z 321 roku, nakazujący święcić niedzielę zamiast soboty. Dzisiaj Kościół naucza, że ta zmiana w dekalogu jest podyktowana jakby uczczeniem pamiątki zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ale tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się historii, to musimy pamiętać, że w ówczesnym Rzymie powszechny był kult słońca Mitry i gdzie właśnie święto słońca przypadało na niedzielę. A dlaczego Kościół Iroszkocki, mimo tych wszystkich zmian, jakie nastąpiły w Kościele powszechnym, był nadal wierny przykazaniom biblijnym dekalogu, odrzucając tradycje i nakazy biskupów rzymskich? Dlatego, że Kościół Iroszkocki przetrwał kilkaset lat w izolacji, a przyczyną tego stanu rzeczy znowu była ówczesna sytuacja polityczna na wyspach, która sprzyjała odrębności Kościoła Iroszkockiego. Dlatego, że w roku 410 Rzymianie wycofali się z Brytanii, a w 450 roku najechali Germanowie, Lutowie, Sosi i Anglowie na te tereny, a były to narody pogańskie, które wprowadziły swoją kulturę pogańską, spychając tym przez to chrześcijaństwo do granic Walii, a także do Irlandii. I w ten sposób przetrwał Kościół Iroszkocki w izolacji przez kilkaset lat. I w ten sposób także uniknął tradycji i wpływom Kościoła rzymskiego. I tak dopiero naprawdę w roku 644 król Northumbrii Oswiu zwołał synod w Whitby w celu zażegnania konfliktu między Kościołem Iroszkockim a rzymskim, doprowadzając do uznania obrządku rzymskiego. I tak naprawdę to był koniec Kościoła Iroszkockiego. Wiele informacji, ale tak w wielkim skrócie zapoznaliśmy się ze sobą Patryka. Posłuchajmy zatem, w jaki sposób postrzegają go ci, którzy tu mieszkają. Dobre pytanie. Myślę, że był z Walii, nieprawdaż? Przybył z Walii i myślę, że był pasterzem tam. Przyniósł chrześcijaństwo do Irlandii bardzo dawno temu. Kiedy to było? W 680 roku, czy coś około? Dawno temu. Tak, dawno temu. Co on uczynił takiego, że został świętym? Dobre pytanie. Był on arcybiskupem i był związany z Rzymem, czy z kimś tam. Nie mogę sobie teraz dokładnie przypomnieć. To było dawno temu. Można poczytać o Patryku. Ale myślę, że był on automatycznie przyłączonym do Rzymu. Był biskupem czy arcybiskupem tutaj. Wypędził węże i wszelkie inne gadziny. A poza tym nie pamiętam. Czy słyszałeś, że święty Patryk usunął węże z Irlandii? Czy to jest legenda? Więc on usunął wszelkie węże oprócz polityków z Dublina, bo wciąż wiele węży jest tam. No ale to jest to, co słyszałem. Było to dawno temu. Oczywiście nie czytałem o tym od czasu szkoły. Wiem, że Dzień Świętego Patryka jest 17 marca, to wszystko to, co powinniśmy wiedzieć. Więc idziemy do pubu, kupujemy trochę Guinnessów i świętujemy. Czy każdy może być świętym? O tak. Irlandia jest bardzo religijnym krajem i to jest miejsce różnego rodzaju chrześcijaństwa. Tak, dlaczego nie? W Biblii czytamy, że Bóg powiedział: bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Co to oznacza? Mój Boże, to wielkie pytanie dla człowieka, który w poniedziałek wyszedł na ryby do Cloggerhead. Będę uczciwy i przypuszczam, że chodzi o to, by być uduchowiony i brać świat taki, jaki jest i być pod wrażeniem, jaki jest niesamowity w takim dniu jak dzisiaj, że jest piękny. W takim dniu jak dzisiaj naprawdę łatwo uwierzyć, że ktoś to wszystko stworzył raczej, niż że to powstało przez przypadek. Tak, przypuszczam, że to znaczy być święty. Czy słyszałeś o świętym Patryku? Więc mieszkał w Irlandii dawno temu.
wypędził węże z Irlandii, choć to prawdopodobnie legenda. Co pewnego, co na pewno wiemy, to to, że Patryk był prawdopodobnie Irlandczykiem i stał się patronem Irlandii. Mamy jego dzień 17 marca każdego roku. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkamy. W Irlandii zawsze świętujemy. Jest pewnie więcej znaczeń dla młodszego pokolenia gdzieś tam w tle, ale gdy dorastają, wciąż świętują ten dzień. Prawdopodobnie, jak mówiliśmy, świętowalibyśmy bardziej za granicą, w Ameryce albo gdzieś indziej. No, w każdym bądź razie to dobry dzień. 17 marca, tak właśnie. A co z reguły ludzie robią w ten dzień? Więc większość ludzi z reguły może idą na mszę, albo wybierają się do pubu, piją Guinnessa. Właściwie to nie tylko wolny dzień, to po prostu świętowanie. Ludzie nazywają go świętym, ponieważ zrobił coś. Co on takiego zrobił, że został świętym? Nie jestem właściwie pewien, co mógłbym powiedzieć. Właściwie powinienem wiedzieć więcej. Boże, co on takiego zrobił? Musiałbym pomyśleć. Czy każdy może być święty? Przypuszczam, że każdy ma potencjał do tego. Jeśli święty znaczy dobry, osobiście nie jestem w pełni przekonany co do katolickiej czy podobnej religii. Uważam, że każdy może czynić dobrze, czy chcieć być dobrym. Każdy może być świętym. Czy słyszałeś o Patryku? Tak, święty Patryk był gościem z Walii i przybył do Irlandii lata temu. I przyniósł chrześcijaństwo do Irlandii, kiedy Irlandia była pogańskim krajem. Zaczął kraj nauczać, modlić się, przynosząc Słowo Boże, Biblię do Irlandczyków. Co ludzie robią szczególnego w ten dzień? 17 marca, tak? Tak. On jest narodowym patronem i 17 marca świętujemy jego dzień. Ogólnie jest to dzień rodzinny. Mamy parady. W każdym czasie w miastach w Irlandii mamy parady. Lokalne kluby sportowe, rolnicy, lokalne firmy prezentują się w tych paradach. Ogólnie szkoły są zamknięte. Rodziny robią sobie piknik, mogą cieszyć się paradą. Niektórzy ludzie idą do pubu i spędzają fajny czas wieczorem. Jest muzyka. To także dobry czas dla turystów. To czas rodziny, tak, to czas rodziny. Zazwyczaj ludzie nazywają go świętym. Tak, wierzę w to. Co on uczynił, że został świętym? Więc wyobrażam sobie, że przyniósł chrześcijaństwo do Irlandii. To dobry powód, by zostać świętym, no nie? Czy każdy może zostać świętym? Może spróbować, ale przypuszczam, że był on bardziej święty niż przeciętny człowiek. Ale tak przypuszczam, on zrobił coś dobrego. Bóg w Biblii powiedział, bądźcie święty, bo ja jestem święty. Co to oznacza być świętym? Jak mamy żyć? Myślę, że jeżeli żyjesz, starać się czynić dobre rzeczy, pomagać sobie nawzajem, ogólnie żyć według 10 przykazań. Tak, przypuszczam, że to znaczy świętość. Według legendy, Patryk wypędził wszelkie węże i jadowite gadziny z Irlandii, co oczywiście w duchowy sposób nawiązuje do wyplenienia pogaństwa z narodu irlandzkiego. Rzeczywiście, żyjemy tutaj w Irlandii wiele lat i nie widzieliśmy tu żadnej gadziny. Dawid, widziałeś? Nie, nie. Ale czy ten przykład jest dobrym odzwierciedleniem duchowego stanu tych ludzi? Czy wiedza o Bogu jest tym samym, co zaufanie Mu? Jest takie pewne powiedzenie, które sprawdza się wszędzie w praktyce. Wielu wierzy w Boga, ale niewielu wierzy Bogu. Żyjemy w czasach, które są nazywane czasami ostatecznymi. I w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza w 3 rozdziale możemy przeczytać, że stan duchowy człowieka w dniach ostatecznych będzie przechodził bad state of mind, czyli zły stan duchowy. I przeczytam tekst z 3 rozdziału. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne.
Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bez litości, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy i od takich stroń. Posłuchajmy zatem kilku wypowiedzi na temat wyznania wiary. To przewodnik standardu naszego zachowania i ścieżki do wieczności. Bardzo dobrze. Może Pan powiedzieć, ile przykazań może Pan wymienić? Prawdopodobnie 10, ale muszę pomyśleć. Niech Pan spróbuje. Pierwsze, ja jestem Pan Bóg i nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Drugie, zachowuj szabat, święty dzień. Trzecie, czci ojca i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, nie mogę sobie przypomnieć. Nie wiem, ile powiedziałem. Bardzo dobrze. O, nie wiem za wiele o 10 przykazaniach. Czy może pani wymienić? Nie. Ale jest pani chrześcijanką? Jestem. I wierzy pani w Boga? Tak, wierzę. Każdy powinien wierzyć w Boga. Nie musisz chodzić do kościoła, aby wierzyć w Boga. Modlimy się we własny sposób. Więc jak mamy żyć na tym świecie? Jak mamy żyć? Z 10 przykazaniami czy bez? Powinniśmy żyć według 10 przekazań. Niektóre z nich mówią, że ludzie nie powinni kraść, ale to robią. Więc niestety jest to świat, w którym żyjemy teraz. Niektórzy wierzą, że diabeł pokonał Boga i Bóg nie może podnieść się z powrotem, ponieważ diabeł go pokonał. Tak ludzie mówią. Powiedziała pani, że my powinniśmy żyć według 10 przekazań. Ale jeśli nie znamy 10 przekazań, jak mamy żyć? Nawet jeśli ludzie znają 10 przykazań, nie żyją według nich, więc jakie to ma znaczenie? Nawet jeśli ludzie nie znają 10 przykazań, prawdopodobnie są zapisane w sercu. Wierzy pani w to? Tak, wierzę w to. Ale nawet jeśli ludzie wierzą w 10 przykazań, nie żyją według nich. Ludzie lekceważą to, co 10 przykazań mówi. Więc nie robi to różnicy, czy żyjesz według nich lub nie, czy masz albo nie masz ich. Ludzie kradną, wciąż kłamią, są złodziejami, są mordercami. To przewodnik, a tak na serio, to przypuszczam, że ich cel prawdopodobnie to pierwsi chrześcijanie, nawet jeśli możesz, to zależy od tego, co czytasz, ale przypuszczam, że cel ich jest taki, że żyjemy w pewnym rodzaju harmonii. Nie zabijamy się wzajemnie w jakimś procesie. No wiesz, przypuszczam, że duże przykazanie jest to, byś czynił innym to, co sam chciałbyś, by tobie czyniono. 10 przykazań coś takiego czyni. To mój punkt widzenia w każdym razie. Ile przykazań możesz wymienić? Jesteś dobra z 10 przykazań? Nie zabijaj, nie pożądaj żony bliźniego swego, nie kradnij, nie nadużywaj imienia Pana Boga nadaremną. Jest też wielbienie innych bogów. Boże, dawno temu nie spoglądałem na to. Mogę je przekręcać teraz nawet. Czy wędkarstwo nie jest jedną z nich? Powinniśmy żyć według 10 przykazań, czy nie? O tak, uważam, że to przewodnik. Jest jak się mówi. Myślę, że większość religii wydaje się, że ma coś takiego, co nawiązuje do 10 przykazań.
albo społeczeństwo może ugryźć coś, co w przybliżeniu może zastąpić 10 przykazań. Każdy człowiek samemu może ugryźć cząstkę tego, ale to nie jest za dobra rzecz. Czy żyjesz według 10 przykazań? Duchowo tak. Tak myślę. Ale tak jak mówię, nie wiem, może według 7, które wymieniłem, może jakieś stale łamię, które nie pamiętam. To jest przewodnik dla naszego życia, według którego żyjemy. Możesz wymienić 10 przykazań? Masz mnie teraz. To prawdopodobnie nie kradnij, nie cudzołóż, nie pożądaj dobra bliźniego swego, jego żony, nie zabijaj oczywiście. Myślę, że to dobry przewodnik, według którego możemy żyć. Więc ważne jest wciąż żyć według 10 przykazań? Tak, absolutnie. Myślę, że na tym opiera się całe społeczeństwo. Piekło to mityczna wizja tego, co się stanie po życiu, jeśli umrzesz bez Boga. Będziesz potępiony na wieki. To trudna wizja, by uwierzyć, że Bóg będzie taki bez serca, by wysłać ludzi do wieczności, do wiecznego cierpienia. Ale to jest piekło. Czasami możesz powiedzieć, że to nie jest takie łatwe cieszyć się z obecności Boga, ale nie ma życia po życiu. Rozumiem. Czy unikasz piekła, żyjąc dobrym życiem? Jesteś lepiej przygotowany. Ciężko jest żyć? Jest bardziej ciężko żyć dobrym życiem niż złym życiem. Ponieważ zapierasz się siebie, jeśli potrzebujesz dobrego życia, to jest to ciężka droga, nie jest łatwa. Czy jesteś chrześcijaninem? Tak, jestem chrześcijaninem, katolikiem. Więc wierzysz w Boga. Według ciebie, jaki jest Bóg? Co takiego Bóg uczynił dla nas? Obecnie nie czyni za dużo dla nas. Wciąż wiele jest wojen, wciąż umierają ludzie, którzy nie powinni umierać. Klęski żywiołowe. Dzieje się to, co nie powinno się dziać. Myślę, że obecnie żyjemy w piekle. To musi być piekło. To jest piekło. Nie może być gorszego miejsca niż to. Kataklizmy, morderstwa, ludzie umierają bez żadnego powodu. Ale czy wierzysz, że gdy umrzemy, idziemy do nieba? Prawdopodobnie. Uwierzę, jak zobaczę. Aż... Jest nadzieja, no nie? Czy czytasz Biblię? Kilka lat temu czytałem, ale teraz nie. Kilka lat temu. Ale zachowujesz 10 przykazań? Staram się jak mogę. Tak jak wszyscy. Znasz jakieś przykazania? Możesz powiedzieć? Nie zabijaj. To jest prawdopodobnie najważniejsze przykazanie, ponieważ życie każdego jest cenne. Co znaczy narodzić się na nowo? Na nowo się narodzić? Pan Jezus powiedział do Nikodema w Ewangelii Jana 3 rozdziału: jeśli się nie narodzisz na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Co znaczy narodzić się na nowo? Moje zrozumienie jest takie, że żyjemy w piekle. Nie ma innego takiego miejsca. Tu jest piekło. Piekło jest tam, gdzie żyjemy teraz. Ludzie mówią, że jeśli nie będziesz dobrym człowiekiem, pójdziesz do piekła. Ale żyjemy w piekle teraz, czyż nie? Bo takie jest życie. Może być niebezpiecznie, jeśli wyjdziesz na zewnątrz. Możesz być zastrzelony, możesz być dźgnięty, nawet tutaj, na ulicy. Czy narodziła się Pani na nowo? Czy narodziłam się na nowo? Mam nadzieję. Czy wierzycie w Boga? Tak, wierzę w Boga. Wierzę. Jesteście chrześcijanami? Jestem katolik. Co myślicie, jaki jest Bóg? Co On uczynił dla nas? Dzięki Niemu dostałem pracę. Mam 3 dziewczyny w domu, kobiety, które dla mnie pracują. Chlam, kopce. A dla ciebie co Bóg zrobił? Ale wierzysz w Boga? Tak. Modlisz się? Nie. Ja się modlę. W każdy dzień. Rano, wieczór, w nocy. A
A Biblię macie w domu? Mam Biblię. Czytasz? Tak. A ty? Już czytałem. To bardzo dużo. Bardzo dobrze. A słyszeliście o 10 przykazaniach? Myślę, że tak, ale nie pamiętam. W Biblii są zapisane. Pamiętacie jakieś? Tak. Powiem, przepraszam, zapomniałem. Czy czytasz Biblię? Nie. Ale znasz 10 przykazań? Znam kilka z nich. Możesz wymienić? Nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj rzeczy bliźniego swego, jego żony, wiesz. Nie nadużywaj imienia Pana Boga nadaremną. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie i jeszcze kilka innych. Wiesz, co mam na myśli. Myślę, że nie w pełni. Myślę, że doszliśmy do różnych miejsc, by być. Myślę, że mogły być nowe 10 przykazań. Myślisz, że ważne jest wciąż zachowywać 10 przykazań? Z pewnością 5 czy 6 powinniśmy. A co zresztą? Nie nadużywaj imienia Pana Boga nadaremną i nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Te dwa mogłyby być wymienione na o wiele lepsze rzeczy, takie jak nie dbaj o nie. Wiesz, co mam na myśli. Tak jest moje zdanie. My po prostu wierzymy, że trzeba wciąż zachowywać 10 przykazań. Myślę, że powinniśmy budować na nich. Myślę, że w tamtych czasach były bardzo wartościowe. Myślę, że my się rozwinęliśmy tak bardzo, że powinniśmy ich wartość na nowo ocenić, aby się zorientować, gdzie świat zaszedł od tamtej pory. Bo brak tej oceny może być powodem problemów w Kościele. Czy czytasz Biblię? Czasami, ale rzadko. Ale tak, chodzę na msze czytać Biblię, ponieważ słuchając czytania słuchamy Ewangelię. Czy słyszałaś o 10 przykazaniach? Tak. Czy ważne jest zachowywać je? O tak, myślę, że ważne jest zachowywać się, ale myślę, że podstawą jest być dobrym człowiekiem. Jeżeli dobrze, w każdym bądź razie, no wiesz, we właściwy sposób. Czy znasz jakieś przykazania? Uczyłam się kiedyś wszystkie, ale gdybym się postarała, to mogłabym powiedzieć, ale nie w światłach Jupitera. Spróbuj. Nie zabijaj, nie kłam. Wiesz, co mam na myśli. Traktuj bliźniego jak siebie samego. Wiesz, nie pożądaj. Wiesz, to jest lista. Kochaj swojego Boga. Wiesz, mam na myśli, jest lista. Reasumując, wszystko sprowadza się do tego, by być dobrym człowiekiem. Traktuj innych, jak chciałbyś być traktowany. No wiesz, pomyśl o innych, a nie tylko o sobie. Więc myślę, że jeśli będziesz to robił, to prawdopodobnie będziesz chodził według 10 przykazań. Myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem? Mam nadzieję. To nie należy do mnie, by osądzić. Jest to dla oceny innych ludzi. Musimy się starać żyć dobrze, po prostu być dobrymi ludźmi, dobrymi dla siebie i pomagać sobie nawzajem. Świat będzie wtedy lepszym miejscem. Czy możesz mi powiedzieć, co znaczy narodzić się na nowo? Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem w Ewangelii Jana 3 rozdziału powiedział, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co to znaczy narodzić się na nowo? Nie mam zielonego pojęcia. Absolutnie nie wiem. Słyszałem o narodzeniu na nowo, narodzonych na nowo chrześcijan, ale nie mam pojęcia, naprawdę. A więc myślisz, że nie jesteś narodzony na nowo? Prawdopodobnie nie. Jedno urodzenie to wystarczy i to wszystko. Ale jesteś chrześcijaninem, tak. Wierzysz w Boga? Czasami tak, a czasami nie. Jeśli widzisz jakieś straszne rzeczy na świecie, no wiesz, wtedy mówisz, czy Bóg mógłby dopuścić do tego. Czy słyszałeś o Jezusie Chrystusie? Słyszałem o Nim. Co On uczynił takiego dla nas? Więc skreśliłem 6 numerów w lotto i modliłem się o to ostatnio. Ach, Pan Jezus był, jak wierzę, Synem Bożym i będąc na ziemi rozpowszechnił Słowo Boże, by ocalić ludzkość. To moja najlepsza okrojona wiedza, tak przypuszczam. Czy słyszałeś, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu? Słyszałem o tym. Co to oznacza, że On umarł za Ciebie? Co to oznacza dla mnie? Przypuszczam. Czy wierzysz, że narodzić się na nowo to znaczy uwierzyć w Niego? Niekoniecznie. On umarł i powrócił po 3 dniach. Mam na myśli, że to znak od Boga, żebyśmy mogli żyć i być odkupionym na końcu. Kiedy umrzemy, to jest życie później. Tak wierzę.
Ale co mamy czynić, by odziedziczyć życie wieczne? Żyć według 10 przykazań, tak wierzę. I mam nadzieję modlić się i być dobrym jeden dla drugiego. Jest jeszcze wielu takich wokół Ciebie, którzy wciąż czekają na dobrą nowinę, którą Ty im przyniesiesz. Zapytaj, zrób wywiad, a przede wszystkim proś Boga o odwagę w głoszeniu Jego słowa. Pomyśl, że masz antidotum na śmiertelną chorobę, podczas gdy Ty się boisz powiedzieć komuś prawdę, bo obawiasz, że kogo zasmucisz. Podczas gdy ta osoba umiera z powodu swojego grzesznego i nienawróconego stanu. Tylko tak. Witamy was, nie? Welcome to Ireland. No, welcome to Ireland. Welcome to Ireland. To trójnie, tak, to trójnie, trójca. Welcome. Ujęcie numer 2. Jest to psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Scena numer... Nie, czekaj. Nagranie numer 1, scena numer 3. Święty Patryk, bo o nim dzisiaj będzie mowa, jest obok świętego Mikołaja. Do dzisiaj jest to, co toczą spór. Ale wiemy, że urodził się... Ale właśnie, już zapomniałem, że miałbym... Dobra, jeszcze raz. Nawet data jego śmierci jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii Kościoła. Nie wiem, jeszcze raz. W historii Irlandii, tak? Pięć i sześć. Dawid, właśnie, powiedz... na 14-15. I tak dopiero w roku 644 król Northumbrii Oswiu zwołał synod w Whitby w celu zażegnania konfliktu między kościołem rzymskim a kościołem europejskim. Wyładają, tak? Nie mogę! No mi doprowadzając. Ale nie, co stało się tak, że... Na 18-19. Ja teraz mówię? Tak, ale spójrzcie do kamery. Aha, najpierw, przepraszam, nie? Jeszcze raz. Dobra. Jeszcze raz.